Okej, a więc hej, witajcie, ja jestem tam dzisiaj, gram sobie w Minecraft na serwerze Jasiemce. Tak, Jasiemce i ten serwer powrócił i w ogóle nie wiem co powiedzieć, ale jest fajnie, cieszę się, że ten serwer powrócił. Dlatego nagrywamy dzisiaj tutaj odcinek i zostawcie łapencję, tak, zostawcie, możecie. I widzimy się już na pierwszej atence. Wow. Okej, zaczynamy pierwszą atenkę i tak się strasznie cieszę, że tu gram. I Jezu, jak to dawno nie grałem. Siekierki, tak, tu trzeba pamiętać, siekierka, tu siekierka jest ważna. Ale już taka słabiutka. Jest to może jakieś inne, jakieś... A, na przykład tutaj. Okej, jesteśmy na ręce już, tak, zażyliśmy właśnie rękę. I teraz mam zamiar zrobić to lepiej. Tutaj w tej ręki nie wstawię tam tej, co jest? Bo to było dziwne dosyć. Aha, to co jest z tym? Jezu. O co chodzi? On się w każdym bloku pakuje, o co chodzi? Gdzie są skrzynie? Okej, jesteśmy na kolejnej arenie i mamy jabłko i mamy dużo rzeczy fajnych i mamy skrzynię, tutaj mamy łuk, to jest ważne. Okej, jesteśmy na kolejnej arenie i mamy teraz takie dosyć lepsze itemy. Też mamy... To w sumie nam mało daje w sumie. Ale to jest spoko. Tam można lecieć. To jest dobry pomysł. A ten już pomysł epicki. I wziąć to na przykład. Tylko ja bym chciał jeszcze, bardzo bym się cieszył, gdybym miał... Jak to się nazywa? Łuk. Okej, zjedzmy jabłko, Okej, jedno wystarczy. A nie wiem. Okej, zamknę sobie przy tym, który został właśnie dzwona. Ten typ tam, który się pali. On jest schowany za liśćmi. Oni się wszyscy zakneblowali, naprawdę. Okej, dostał dzwona. Co on spada? Nie, tam stoi, a ten tam typ, co on robi? Okej, jesteśmy już na kolejnej arenie. I możliwe, że przedostatni, chociaż nie wiem. A my dwa kamienie są w skrzynie. Fajnie. Niesamowicie. A naprawdę dosyć cudownie. Perełkę jakoś bym chciał z chęcią kupić. Znaczy już teraz nie mógł chyba w udziału sklep. Tak, jak ten kliknął sklep, nie mam pojęcia. Zmanowałem właśnie dwa jabłka niechcący. Jesteśmy na kolejnej mapie, która jest w miarę duża. Z plusem, ponieważ to możemy bardziej się jakoś rozprzestrzenić. I tym razem miałem czas, by kupić klasę. Więc to też jest dobra rzecz. Dokładnie. To niezła wymianka poszła. Mnie chyba nie widzi. Dosyć fajnie. W rzeczywistości nie widzi. Być może strzały coś zostawił gdzieś. Może. Gdzieś coś, więc czekajcie. O, to też była skrzyniowa, to nie wiedziałem akurat. Ale miałem tam coś wartościowego. Chociaż na pewno tak nie pójdzie, na pewno żadnej arenie nie wygramy. Ponieważ są Skywarsy, a ja nie umiem grać w Skywarsy, tym bardziej klasyczne. Ok,
kiedy jestem tu nobikiem, ja to zanim, ja tu coś odczaję, jakieś dobre itemy i w ogóle. Ale pewnie tak za chwilę zdadniemy, więc ja już tam w ogóle źle nastawiony tym odcinkiem i w ogóle nie wiem, w ogóle czy on się pojawi, no i pojawi się raczej, ponieważ ja go nagrałem już taki słaby i w ogóle to raczej go dodam. Raczej nie denerwowałbym się tak. Z powodu, że potem tego czegoś nie wstawiać. Raczej to bym był naprawdę idiotą, gdybym tak zostawił. Co mi tu się przyda? Co mi nic się nie przyda? Weźmy to i to. Aha, pewnie nie mam padał jak dużo za dużo. Dużo za dużo, nie mam padał jak nic, nic, ten tego nic. Naprawdę. Mam strzała, nie mam łuku. Teraz przyzwoicie. Jak się naprawdę? Jak się wiem, że to jest, padnę, Jezu. Mam takie... przed twarzą, Jezu, dosłownie mam takie... Ale byłem obsadany, dosłownie. Wychodzi, że to boję się, za chwilę spadnę. Mam takie lęki, dosłownie. Nigdzie nie ma, naprawdę nigdzie nie ma tej. Co, nigdzie nie ma tej. Muszę, że gdzieś ktoś coś jadł. Gdzie? Okej, a więc jeśli ten odcinek wam się spodobał, zostawcie suba, lajka i komentarz, i do następnego, cześć, wow.